Podziękowania są składane za poprzednie dary i obecne dary. My od 3 lat współpracujemy z państwem smykowskim. Pierwsze w 2015 roku, ja taki zarys historyczny może zrobię, było przekazanie kwoty 40 tysięcy złotych na sfinansowanie gabinetu zabiegowego na laryngologii na oddziale Szpitala Śląskiego. W następnym roku były dary przywiezione z Niemiec. Są to dary ze szpitali, czyli to są w formie darów rzeczowych, takie jak łóżka, drobny sprzęt, mniejszy, większy sprzęt, aparatura medyczna. I tak co roku tego przybywa. I tak powiem tak, w 2016 było tego za kwotę 42 tysięcy złotych, w ubiegłym roku było za 30 tysięcy złotych, a w tym roku już mamy za kwotę 80 tysięcy złotych. Jest to przeszło 50 łóżek specjalistycznych i przeszło 50 szafek przyłóżkowych. No i oprócz tego, tak jak mówię, był aparat USG nawet, były mniejsze sprzęty, większe, ale w sumie to o takie dary rzeczowe chodzi. To nie jest pożegnanie, to jest dalsza kontynuacja. To jest, my zawsze staramy się za konkretne rzeczy podziękować. I w tym roku, teraz, no niecały miesiąc temu przywieźliśmy te rzeczy i chcemy za to podziękować, a nie ukrywam, że następny transport za niecały miesiąc wyjeżdża po następne rzeczy. Także to jest kontynuacja dalsza. Chyba nie będzie tu błędem, jak powiem, że to chyba, jeżeli chodzi o indywidualne osoby, to chyba jest największy do tej pory. Darczyńca. Dary przekazane opiewają na kwotę prawie 200 tysięcy złotych. Już nie darczyńcy, dlatego że my szukamy darczyńców w Niemczech. Dlatego cieszę, proszę powiedzieć. No, jesteśmy cieszyniakami oczywiście. Dlatego właśnie. Ja jestem poznanianka, ale też mnie wzruszyło. Od jak dawna? Dlaczego wam się chce? My jesteśmy już emerytami, mamy dużo czasu i jesteśmy szczęśliwi, że możemy ludziom pomagać. Nie tylko tu szpitalowi, angażujemy się w Tübingen na miejscu, też pomagamy uchodźcom. Zyskaliśmy przez to nową córę, nową wnuczkę. Daje nam to dużo radości widzieć, jak oni się rozwijają, jak są szczęśliwi. No a tutaj mamy to samo. Tutaj rozmawiamy z ludźmi, którzy dostali te nowe łóżka i są zadowoleni. No to cieszymy się oczywiście ogromnie. Nie ma dużo takiej jak my, szarm, jak mówię. Nie, nie, trzeba po prostu pochodzić. Myśmy tam pracowali w klinikach i mamy też znajomości i można w ten sposób coś znaleźć, ale trzeba znaleźć, bo oni sami nie wiedzą, że to ktoś chce i przede wszystkim tego oficjalnie szpital nie może przekazać. Tylko nawet niemiecki szpital. Normalnie ten pierwszy transport, który przyszedł, to ten menedżer tej kliniki kupił to za symboliczne 1 euro i on nam to podarował fundacji, bo szpitalowi nie może tego zrobić. Ale to się da wszystko zrobić.